Halo, witajcie. Tu znowu przegryfek. Haha. Głupi jestem. Gram Wajzaka znowu, Daily Grid Mode. Pięknie poszedł. Blue Baby, niesamowicie. Pisaliście mi, że Tainted jest najgorszą postacią na Grid Mode'a. Ale nawet zwykłą nie mam tego Grid Mode'a zrobionego, więc nie zdziwiłbym się, jakbym miał po tym dniu win streak mi na -3. Box. Jezu, ale cudowny item na starcie. O, ty, Soul of Leavis? Mogło być gorzej, mogło być gorzej. Soulhearty mogą być blackheartami albo soulheartami. Spoko, pigułka. Luck up, range down. Trochę zabolało. A to dobre jest na ten. To jest git, to jest git. Soulhearcik. Ciekawe, czy mi dało soulhearcika, dlatego że mam Mom's Pearl. To by było nawet śmieszne. Tu nic ciekawego, tu nic ciekawego. Idziemy sobie stąd, wchodzimy w stan Horror w Babylon. No i co? No i... jajco. Biorę Soulhearta. PhD? Nie wiem, jakoś mi się nie widzi. HP upa też nie, bez sensu tej temki. O, piątaka nawet nie ma, trochę bida. No ale dobra, z takim itemem aktywnym na samym starcie da się przegrać ten challenge? Co ja mam z tym challenge'em? To nie jest challenge, ty. Czy da się przegrać ten tryb ze sprinklerem na starcie? Odpowiedź brzmi, nie wiem, ale się domyślam. No i mam nadzieję, że jednak nie będę miał racji. Dobra, postawmy te sprinklery jakoś tak na dwóch krańcach mapy, mimo wszystko bliżej środka. I one tutaj powinny mi ogarnąć raczej większość przeciwników, którzy się pojawiają. Ja oczywiście nie będę wychodził z tego pokoju i z każdego kolejnego nie będę miał zamiaru wychodzić. Sprinklery mają ładunek na 4 pokoje, 4 fale, więc mogę sobie to odpalić nawet 3 razy i się w ogóle tym nie martwić. Na samym starcie kolejnej fali również sprinklera będę miał. Jezu, jaką on robi robotę. Fajny damage mamy tu na starcie. Sprinklery 2 dodatkowe na dodatkowe pociski, więc tu raczej z dużą ilością przeciwników nie powinienem mieć żadnych kłopotów. No, to jest... tak zwany dobry początek. Dobry początek. Zobaczymy, jakie będzie zakończenie. Jestem właśnie, przypominam, na strzała od czempiona. Mam całe 1 zdrowia. Ja muszę kupić Soulhearta, bo ja tutaj nie wytrzymam. Dobra, lecimy. Olewam to. Nie kupuję zdrowia, nie idę po nic. Idę walczyć z bossem. Losowo się teleportuję. Oczywiście nie wiadomo gdzie, więc muszę troszkę uważać, gdzie mi się ten Steven pojawi. I może rozwalmy najpierw Bobasa. I drugi bossik, nie mam zielonego pojęcia, kto to jest. Dobra, Femin. Femin powinien być w miarę spoko. A potem walka jedynie nas czeka na Devil Room. Do którego idę? Nie wiem. Chyba tak. Chyba pójdę do Devil Roomu. Jak będzie item za 1 zdrówko, mógłbym go sobie wziąć i na kolejnym piętrze pozmieniać maszynę w poszukiwaniu może Soulheartów? Po prostu Soulhearty kupię i na sprinklerach lecę z obecnymi obrażeniami? No nie wiem, nie wiem. Nie wydaje mi się to głupim pomysłem. Zobaczymy, jak to pójdzie. Co w Devil Roomie? Całkiem okej item, jakbym miał Soulhearty. A wezmę. Głupie to jest. Jestem na strzała na kolejnym piętrze. Turbo głupie, nie, nie biorę. Głupie bardzo. Dobra, całe pięterko za nami. Nie ma tu nic ciekawego do kupienia, nie będę PSD kupował, no szanujmy się. Idziemy na kolejne piętro. Na kluczyk mnie stać, czyli do obu treasure roomów wejdę. Wezmę sobie to czerwone serduszko, bo wolę mniej bić, ale nie być strzałowy. A ja i tak otrzymam, jak i tak otrzymam obrażenia, no to wtedy i tak będziemy mieli zwiększone obrażenia, więc... no nie zbawi mnie ten mniejszy damage przez jakiś tam czas. Co w treasure roomie? Tier Zapik i serducho kościane, super. Serducho kościane raczej do straty będzie bardzo szybko, ale no to zobaczymy. I mam spell, rzeczywiście zostawię. Jak się jakieś serduszko trafi losowe, no to niech będzie, już miało szansę na bycie Soulheartem. Czy Halo wezmę? Ty no, Halo na tym trybie mnie leczy, więc od razu zaoszczędzę na serduszku, a będę miał delikatnego Olsta Capa. No nie jest to nic specjalnego, ale szczerze, no już wezmę. Ja jakoś ostatnio olewam strasznie to Halo i Zawsze się to mści tym, że przegrywam po prostu te podejścia. Tu jest zaledwie Tears Up 05, więc jakoś specjalnie mnie nie interesuje. Red Steel też mnie nie interesuje. Dobry item aktywny, ale mam lepszy na ten tryb. Zmieniamy te itemki. O, nic się nie trafiło, co ty gadasz? Kluczyk za piątaka. No nic ciekawego. Kupię już ten kluczyk. Nie będę czekał, aż się trafi kluczyk na przecenie. Zobaczmy od razu, co tu jest. Jest fatalny item aktywny, niestety. No dobra, mówi się trudno. Mam 3 serduszka, więc nie powinno być najgorzej. Wszystkie statystyki delikatnie zwiększone. Damage oczywiście gorszy niż na poprzednim piętrze, ale no mam przynajmniej całkiem sporo zdrowia. I wiecie co? Na tym piętrze jednak zmieniam taktykę. Kładę wszystkie sprinklery obok siebie, bo najzwyczajniej w świecie łatwiej mi będzie ogarniać przeciwników, którzy się respią i mnie potem gonią. Mogę po prostu uciec w te sprinklery i mam takiego safe spota tutaj po prostu, więc no mówię, dla mnie chyba spoko. Wydaje mi się, że nie dostałem obrażeń od czempiona, więc powinienem dostać tylko pół serduszka HP, więc no nie tracimy jeszcze serduszka kościanego. Ogólnie jest nawet git, ogólnie... W dupę! Dostałem od czempiona, nie wiem jak to działa z serduszkiem kościanym. Chyba jest okej. Chyba jest okej, w sensie nie straciłem kościanego serduszka, ale... Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, zobaczymy pewnie potem. Nie słyszałem po prostu dźwięku łamania się kości, więc wydaje mi się, że nadal mamy serduszko kościane i nadal mógłbym oddać 2 zdrowia za item w Devil Roomie i wyjść z tego Devil Roomu cały czas. O Jezu, czemu tylko jeden używa piguły? To jest ciekawe. Przejdę tu? O, teraz to już tak. Dobrze się schowało, bo bym chyba nie przyszedł tam. Dobra, luźno, pierwszy bosik poszedł. No i husk to będzie w ogóle easy peasy, mi się wydaje. Z taką ilością sprinklerów to nie będzie żaden problem. To on chyba nawet tutaj do mnie nie podejdzie. Jeszcze czarny czempion? Czy on to jest zwykły? Nie wiem, chyba zwykły, wydaje mi się, że zwykły. Tak dużą ilość pająków po prostu pojawia. Luźno, bardzo spoko poszło. Fala na Devil Room. 2 razy Gerdy Junior. Szczerze też nie najgorzej. 50% szans na Angel Room, 50% szans na Devil Room, no bo nie wziąłem nic z pierwszego Devil Roomu, bo nic niestety ciekawego nie było. Zobaczymy, czy się coś ciekawego trafi teraz. Boże, jak mnie złapali między siebie. Ej, nie no, ten damage to jest beznadziejny. Ja bym naprawdę chciał tutaj oddać zdrowie w Devil Roomie, żeby się zbić do jednego serduszka, tylko musiałbym za to dostać jakiś item, który mi daje Soulhearty. No, pakcik byłby the best. Pakcik za 2 serduszka, to ja bym teraz wziął bez mrugnięcia okiem. Nagrywa się to? Nagrywa, Boże, jest mega późno jak nagrywam, ale taką dżemkę zasunąłem, że to masakra była. Biorę część planów Gapiego i używam. Raz i dwa i super. I mamy non-stop przemianę w Horror Babylon, a i tak czerwone serduszka, a Soulhearty bez dużej różnicy na tym trybie, szczerze mówiąc. Tier Zapik z Soulheartem. Ja wezmę. Soulheartem on był? Chyba z Soulheartem. Tak mi się wydaje, że z Soulheartem. Gituwa, całkiem fajne statystyki. Mamy mega dobre tirsy. Dobre obrażenia, no bo mamy przemianę w Horror of Babylon. Fajny speed. Dobry początek. Dobra, lecimy na kolejne pięterko. Co tutaj? I kolejny damage upik. I jeszcze speed up. Super, max speeda mamy. D100 to mnie jakoś specjalnie nie interesuje, szczerze mówiąc. I nawet mamy kluczyk na przecenie, więc super. Na kolejne piętro ogarnę. I tier delay. Boże, ale ekstra. Ja jeszcze mam czerwone serduszko. Czyli już w ogóle jest bailando. Ja miałem aż tyle serduszek? Ej, ale jest mega dobrze. No drodzy widzowie, co tu się dzieje? Nawet zdążyłem odpalić item aktywny zanim... Ładunek zużyłem, jestem bardzo zadowolony jak na razie z tego podejścia. Wydaje mi się, że Fcia jest do zrobienia. Tainted Fcia? Nie mam zielonego pojęcia, ale Fcia zwykła jak najbardziej. Hangman, dawajcie, za każdego zabitego przeciwnika będę teraz dostawał coiny, bo ja się zmieniłem w kiperka, więc super. Tylko teraz jak najwięcej przeciwników, jak najszybciej pójść. Boże, 2 piątki już wyleciały, ale ekstra. Jak najwięcej przeciwników zabić w tym momencie, bo z nich będą dodatkowe coiny, a nie wiem jak długo trwa ten efekt Hangmana i jak na złość mi się trafiają fale, w których jest bardzo mało przeciwników. Ej, bez kitu, zamiast jakaś fala z pająkami czy coś w tym stylu, żeby tej mamony było mega dużo, to się jakieś takie zwykłe potrafiały. Ale nie jest źle, nie jest źle. I tak, dosyć sporo coinów dodatkowych wygenerowałem. Lakapik wyleciał, super sprawa. Jedna rzecz, jaka mi się nie podoba jak na razie w tym połączeniu, jakie mamy, to, że w przemianie Chorobabylon mam po prostu czerwone pociski i w ogóle nie jestem w stanie ich rozróżnić od pocisku przeciwnika. Moje pociski wyglądają dokładnie tak samo jak pociski przeciwników, tylko że są delikatnie większe. Ale nie no, trzy sprinklery to robią tak robotę. To jest najbardziej obvious dobry item na ten tryb, naprawdę. Nie ma bardziej obvious dobrego itemu na ten tryb. Ale trafił, boże, jedna piżamka akurat naprzeciwko. Nie, ale hamuwa. Dobra, walka z bossem. Nie no, Larry Junior i Carrion Queen, wy sobie chyba żarty robicie, że to jest śmiech na sali, a nie bossowie. No to co? Liczę znowu na oczywiście Devil Roomek. Jakiś elegancki. Co ja wziąłem z poprzedniego Devil Roomu? Że ja mam 100% szans na Devil Room. A, Gapispo, mówię, żadnego i temu z Devil Roomu nie mam. O co chodzi? Część przemiany Gapiego mnie im będzie interesowała. To jest część przemiany Gapiego. I to jeszcze za serduszko, ekstra. 2/3 Gapiego. Czy biorę ten item? Boję się, że on mi rozwali przemianę w Gapiego. Bo on mi może zabrać chyba Gapi z Herbola, jeżeli się nie mylę. Ale chyba przemiana w Gapiego mi zostanie, więc zużyję go. O. No taki. Jak umrę, to chociaż pogram z lepszą postacią. O. Dobra. Jakie to jest piętro? Depcy, no to jeszcze mam Łump i Shiol. I tyle. A jeszcze wezmę jeden kluczyk, tak w razie w na jakąś skrzynkę. Tą za kolcami raczej olewam, bo jakoś specjalnie przydatna mi chyba nie będzie. Zmieniamy sobie tutaj dalej. 120 V na tym trybie jest naprawdę dobre, szczerze mówiąc. I Aquarius. Aquarius nie jest zły. W ogóle The Packet słabo, że tu nie działa jakoś specjalnie, ale no już trudno. Nic ciekawego. No niestety. Wysadzam tę maszynę. Może coś ciekawego się trafi? BFF? BFF. Czy BFF działa na sprinklerze? Wyjdę z gry i wejdę i zablokuję te przemiany, żeby mi nie zmieniło tego BFF-a, ale nie wiem. Familiary. Ej, czemu ja dostałem każdą możliwą opcję D4 w grze? Dostałem D4, D100 i D Infinity. O co chodzi? Gra mi mówi, Reflex, mi te itemy. Za dobrze ci idzie. No co za gówno. Nie mam zielonego pojęcia, czy to działa na sprinklera. Jeżeli działa na sprinklera, to jest super. No i proszę bardzo, już familiarna sprinklerka. Ja HP po jednego wziąć mogę, bo nadal będę miał przemianę For of Babylon. A tutaj znowu jest coś ciekawe na przecenie. Kluczyk, no ale niestety nic poza tym. Lecimy sobie dalej. Działa na sprinklera, oczywiście, że działa na sprinklera. W sensie, on jest większy, ale czy on zadaje większe obrażenia? To jest ważniejsze pytanie. No zgaduję, że tak, dziwne by było, jakby był większy familiar, a nie robił nic więcej, nie? Ale nie, super, jeżeli jeszcze sprinkler z BFF-em się stakuje, no naprawdę jest ekstra. Teraz to by mi się przydał mi się jakiś item generujący ładunki, jak na przykład 4-5V. Albo item, który pozwoli mi zatrzymać dwa ładunki naraz, czyli po prostu bateria. Dzięki temu mógłbym sobie odpalić po prostu kilkukrotnie sprinklera na walce z gridem, bo wydaje mi się, że zwykłe fale jako tako mam ogarnięte. Większy, zdecydowanie większy problem będę miał właśnie z walką z gridem. Dobra, trzeci sprinkler pojawiony. No to miejmy nadzieję, że tutaj się bosik pojawi właśnie blisko tych sprinklerów. I powinno być całkiem spoko. Ej, nie, naprawdę, ta Fcia, szczerze bałem się tej Fci bardziej niż Tainted Fci, ale wydaje mi się, że Green Mode trochę bardziej jak zwykły tryb jest uzależniony od dobrych itemów. W sensie, no na zwykłym trybie możesz mieć słabe itemy, ale bardzo dobrze grać i nadal sobie jakoś tam dasz radę, nie? A na Green Modzie, jeszcze jak mam na tych modach pozmienianych tych przeciwników i rzeczywiście oni są... O Jezu, no nie znałem tego ataku Lokiego. Mam jeszcze pozmienianych tych przeciwników. No jest masakra po prostu tutaj. Jak się nie dostanie po prostu jakichś damage upów przez pierwsze fale, no nie wiem, czy to jest do zrobienia. Nieważne jak się ucieka, nieważne czy się jest A nawet nie wiem, jakiegoś boksera chciałem myśleć, a Pucia jedynie mi przychodzi z KSW, o mój Boże, ale jestem amatorem po prostu, jak on się nazywał? Chciałem powiedzieć Mamet Kalidow, a miałem na myśli tego. No Jezu, jestem idiotą. Ali. Jak się nazywało? Ali. Ten przed Tysonem. No o Jezu, dobra, ja się nie odzywam, bo się tylko pogrążam. On mi może wypłacić, co ciekawe, więc raz i dwa. Niestety nie wypłacił. Lasty Blood jest świetny, ale ja potrzebuję więcej Soulheartów w tym momencie, bo ja naprawdę tego zdrowia nie mam za dużo. Więc na kolejnym piętrze, no mam nadzieję, że będzie maszyna do zmiany przedmiotów, albo po prostu będzie sklep z Soulheartami do kupienia i ja wydaję wszystkie pieniądze, jakie mam na zdrowie, bo ja tego zdrowia nawet nie wiem ile mam. Bez sensu item i Maro, serduszko, bardzo spoko, kościane, akurat oddałem czerwone serduszko, więc mamy serduszko kościane w tym momencie. Nie powinienem umrzeć i to jest dobra wiadomość. Tu bombę kupię z chęcią i po to kupiłem kluczyk, żeby zmarnować go na beznadziejną skrzynkę. Nic ciekawego, bateria, nic ciekawego, zmieniamy dalej, szukam bomby tutaj albo oczywiście Soulheartów. Na przecenie HP up, nie chcę go, bo mi zlikwiduje przemianę w Horror of Babylon. Zmieniamy te itemy dalej. No muszę, bardziej mnie tu znajdźki interesują jak cokolwiek innego. Kiosa wezmę, bo mi da znajdźki, ja z niego do... No, myślałem, że bombę dostanę, szczerze mówiąc. No ale nic, Berkano odpalamy. Mr. Me. Mr. Me, daj mi bomby te, które tu są. To się bardziej opłaci niż ten item, bo bombę nadal jeszcze jedną będę miał. Spider Modzik, on mi może dać ładunki, więc spoko. No ale powiem wam, że ten sklep taki... Ja naprawdę mam mało zdrowia. A na Shiolu to już nie są przelewki z tymi przeciwnikami. Bardzo się cieszę, że... O Jezus, ten Soulheart może mi naprawdę uratować tutaj życie. Bardzo się cieszę, że wziąłem Lasty Blada na poprzednim Devil Roomie, bo... No... Fajny damage mieliśmy ogólnie, ale tu by się przydało mieć go trochę więcej. I to widać od razu. O Jezu, wiecie jaki jest dobry item też na ten challenge, o którym w ogóle nie myślałem? Pociski samonaprowadzające. I to tak... Fez dobre to jest. Mogę sobie stać w rogu, w ogóle nie celować, tutaj bić przeciwników przez całą mapę praktycznie. Sister Viz, bardzo łatwy bosik. A my sobie tu lecimy na boki i jest względnie luźno. Sister Viz w ogóle? Czy to jest boss? O, na tej fali najwyraźniej się już po prostu bossowie pojawiają. Dobra, nie wychodzę z pokoju oczywiście, no bo tutaj musimy najpierw pokonać bossów, którzy są na piętrze. Bardzo ładnie, że się Cage'u się stawił tutaj przy 3 sprinklerach na BFF-ie. I 2 razy Femin, to szczerze luźno strasznie. Ej, bez kitu, nie, tutaj te fale z bossem na tym piętrze to się trafiły aż zaskakująco łatwe. Devil Roomowa fala. Najgorsze jest to, że nie mam zielonego pojęcia, ile mam zdrowia i jakie itemy będę w stanie wziąć w ogóle w tym Devil Roomie. Wydaje mi się, że nadal mam serduszko kościane, więc chyba będę mógł wziąć jakiś item za jedno serduszko. Mam nadzieję, że tam będzie item Gapiego, ja zostanę po prostu Gapiem, to by była już w ogóle kałabanga, ale nadal nie mam zdrowia. Co tutaj ciekawego? Grits Gallet, to jest śmieszne. A ja mam Chaosa, no ta. Czemu ty jesteś za Soulheart, jak ja cię chciałem za Blackheart, za tego, za czerwone serduszko. No ale wezmę cię, Tier Delayu, jeden z niewielu w grze. Mam Tearsy 6. Dobra, zmieniamy te itemki i tu szukam 2 rzeczy, albo Soulheartów, ale już znalazłem Soulhearty, więc nic więcej nie szukam. Czego innego bym szukał? Baterii, albo najlepiej baterii na przecenie, bo wtedy mógłbym używać rzeczywiście Mr. Me wielokrotnie i... No mógłbym sobie kupować teoretycznie itemy za darmo za pomocą Mr. Me i baterii właśnie. Bateria na przecenie 3 coiny. Bardzo łatwo moglibyśmy sobie wygenerować dodatkowe itemy na tym sklepie. Boże, ja byłem zbity, to praktycznie minimum. Jakie mam tirsy? Ja tirsy mogę mieć maksymalne jakie? 6. Dlaczego mam tirsy? 6, 16. Pisces to jest 0,5 tier delay. Eyedropsy to jest 0,5 tier delay. Dlaczego ja mam takie dobre tirsy? Nie mam zielonego pojęcia. No nie będę kupował wirecode hangera, bo wydaje mi się, że limit tirsów już mam osiągnięty. Więc lecimy sobie tutaj po prostu dalej. Fatalna fala, o Jezu, 2 sekundy są co fale, naprawdę? O Chryste. Panie, miej to podejście w swojej opiece. Dopiero teraz zwróciłem uwagę, jak szybko te fale się przerzucają jedna z drugiej. 2 sekundy? To mało. Nie no, ja bez sprinklerów naprawdę mam dobre statystyki. W życiu bym tutaj rady nie dał. Tu trzeba blokować fale. Najgorsze jest to, że ja jestem po prostu niewyuczony tego Green Mode'a i na siłę zawsze staram się do samego końca grać na tych falach. A tu rzeczywiście po prostu trzeba te fale blokować, bo innej opcji przeżycia po prostu nie ma. Ale okej, raz chyba otrzymałem obrażenia tylko, więc nie najgorzej. 3 sprinklery są, obrażenie 11, tirsy 6. BFF na sprinklerze też robi robotę. Lecimy, podwójny grid. Ty, ja nie wiem czy... O Jezu, tu się gridy trafiły, a tu coiny były. One mi chyba coiny zabrały. Jaka bieda! Ej, no bez kitu, ja mam tylko 16 coinów, to chyba ich powinno być trochę więcej, nie? Tak coś mi się kojarzy. Nie, że może z tymi falami 20? Nie wiem, nie wiem, dobra, nieważne, lecimy sobie dalej. Jeszcze jeden itemik w sklepie powinienem mieć. Steiny to akurat mega easy. Mega było mi smutno, jak ostatnio powiedziałem, że Stein und Stein to jest nawiązanie do Ramsteina i nikt nie napisał żadnego komentarza, nic. Widać, nikt Ramsteina nie słucha. Dobra, czy mi się opłaca zmieniać itemy, czy po prostu kupić 3 losowe za 7? Kupię 3 losowe za 7. Tier Zapik, który zadziałał, lampa w kolu, które jest świetne, i Tier Zapik, który też się przyda. Chyba że zaryzykuję i wezmę kartę Strength. Ale jaja, co ty gadasz? Co ty gadasz w ogóle? Co ty dupisz? Jo, dupia. Dobra, bierzemy. Ale jaja. To będzie dobra noc dzisiaj. Ale se pośpię. Znaczy, jeszcze mnie czeka oczywiście Tainted Ewcia, która nie jest podobno wcale taka dobra, która jest wręcz okropna, ale... No nie, no tu co dało, to jest naprawdę dobrze. Jeszcze, kurde, ej, naprawdę super tu dało. Karta Strength, lecimy. Paru przeciwników tutaj rozwalić, czyli po prostu te... Co ty gadasz? Że to się nie liczy jako przeciwnicy rozwaleni na Lasty Bladzie? Ale przeciwnie. Ja mu muszę dać przywołać kolejne fale z przeciwnikami. O, a tu już się coś policzyło w tym momencie. Nie wiem, czy on coś przywołał? Ale damage'a nagle dostałem. Dziwne. No dobra, ale tych kluczy parę zostawię. Nie będę jakoś skupiał na rozwalaniu ich. Niech się pojawią przeciwnicy i... Okej, teraz już mamy maksymalny damage. A na tej fali wszystkich przeciwników i tak rozwala 120 V. Ja w ogóle się tutaj nie muszę martwić niczym. Mówię, ci przeciwnicy wszyscy by padli, zanim będą mnie podeszli. Tylko i wyłącznie przez to 120 V. I albo mi się wydaje, albo Spider Mod może mi pojawić to takie małe bateryjki dające 2 ładunki. On mi chyba je pojawiał wcześniej na falach podczas no zwykłych pięter na Green Mode. Ale on na te 10-11 fali to pojawił mi maksymalnie jedną bateryjkę, więc... Szczerze naprawdę kiepsko. Nie wiem, jak długo ta walka musiałaby trwać, żeby on mi tutaj dał ładunek, żebym rzeczywiście był w stanie przywołać sobie tutaj drugiego sprinklera. Nie no, ale ten sprinkler tu porobił. Naprawdę, ja w życiu bym sobie bez niego nie dał rady. Ta fala ze sklepu, trzeba mieć takie OP itemy, żeby to przejść od początku do końca. Chory jest ten Green Mode, chory. Z drugiej strony, no... Łatwiej jest o broken podejście na Green Mode jak na zwykłym trybie. To też trzeba przyznać. Tutaj zmienianie tych przedmiotów non-stop. Devil Roomy gwarantowane co piętro. no robi to robotę, szczególnie mówię, te maszyny do zmiany przedmiotów. No mimo wszystko trochę nie farta, słabe itemy. I co z tego, że mogę zmienić, jeżeli będę zmieniał słabe itemy w jeszcze gorsze? Boże, jak ty jesteś blisko mnie. Dobra, uciekamy od ciebie, kolego. Potężny zasięg mają tę eksplozję, widzę. Jak na drugą fazę, to on ma zadziwiająco dużo zdrowia. Ej, naprawdę, ja mam super statystyki, 6,5 tirsy, 17 punktów obrażeń. A on się trzyma jakby nigdy nic. Aż jestem w szoku. Boże, mam range 9, a i tak go praktycznie przez cały pokój sięgam. Może trochę przesadzam czasami z tymi range-upami na tym trybie. Te pokoje wcale nie są aż tak duże chyba. Dobra, no tam parę razy otrzymam obrażenia, naprawdę nic się nie stało. Fajnie poszło, mega dobre podejście F-ciom. I odblokowaliśmy sobie Black Feather i Crowhearta. O, trinket, którego praktycznie nigdy nie używałem, ale może się trafi jakieś podejście, w którym go w końcu użyję. Tak jak ostatnio był na streamie, świetne użycie tego Broken Remote'a, boże, ale fajny challenge nam wyszedł na tym streamie ostatnim. Dzięki temu Broken Remote'owi. No dobra, lecimy, F-cia Tainted. F-cia Tainted, zdecydowanie gorsza raczej. Tak jak ja mówiłem. Na nią się pojawiają właśnie komentarze, to jest najgorsza postać na ten tryb. Zobaczymy, zobaczymy. O, ty, już wygraliśmy? Ale jaja. Co ty gadasz, że BFF-a na starcie na tej postaci? No dobrze jest, no przecież nam BFF jest, z tego co rozumiem, nasze buby biją 2 razy więcej obrażeń. One normalnie nie biją naszych obrażeń oczywiście, no bo to by było zbyt mocne. Nie wiem dokładnie ile tych obrażeń biją, ale tam, no załóżmy, że połowę. Załóżmy, że połowę, no czyli na BFF-ie będą biły całość naszych obrażeń. Załóżmy gorszy wariant, czyli buby biją obrażeń 0,3, co też mi się wydaje bardzo możliwe. Powinienem je chować i pojawiać na nowo, bo one mi będą padały non-stop tutaj. Jakiś tam generujący zdrowie jakby się trafił. O Jezu, trinkecik typu bloody penny, ole bloody penny by tu oddał, to byłoby niesamowite. Nawet zakładając, że buby biją 0,3 obrażeń, co mówię, mi się wydaje bardzo możliwe. 0,6 na BFF-ie, super, naprawdę bardzo, bardzo duża różnica. No i powiem wam, że idzie zaskakująco źle. Idzie zaskakująco źle. Wręcz bym powiedział fatalnie, mimo tego, że miałem dodatkowe 2 serduszka na starcie tą... O Jezus, ja umieram. Ostatnia fala przede mną? Nie. Nawet nie mam jak podejść w kolce i zablokować tej fali. Grubo. Umieram. Nie wiem, co tu zrobić. Ale jaja. Mieliście rację, widzowie. Jakim ono jest gównem, Boże. Dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego challenge'a. Nie wytrzymam. Wygraliśmy challenge, dobre jaja. O Boże. Dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego Daily Challenge'a. No to co? Widzimy się w kolejnym odcinku już jutro. Ciekawe. Dobra, siema, trzymajcie się, nara, pa.